artysta, jeżeli chce przekroczyć samego siebie, to musi wiedzieć, musi zaryzykować. Musi zapomnieć o tym, co umie i po prostu w czym jest dobry. I w tym sensie czasami trzeba uruchomić coś takiego, ten element nieprzewidywalny w sobie. Tak? Jak na przykład grają muzycy jazzowi, są niesamowici, to on w pewnym momencie zaczyna tak grać, że on nie wie po prostu, jak gra. Ale jak wiemy, nasza laureatka jest na czwartym roku. To nie ma znaczenia, czy ona jest na pierwszym, czy na czwartym. I po prostu akurat miała dobry feeling, uległa temu feelingowi i powstały takie obrazy. Jeżeli chodzi o zwyciężczynię, to uznaliśmy, że to jest malarstwo niewykalkulowane. Niezwykle mocne wizualnie, niezwykle proste. Emocje, które tutaj widać rzeczywiście w tych obrazach, jakieś takie wręcz antyterapeutyczne działania. Treść, którą tu widzimy, to ta treść jakby wynika trochę z podświadomości. To nie jest tak, że ona sobie wymyśla jakiś temat i go maluje, tylko ulega pewnej emocji i ta emocja ją niesie i z tej emocji właśnie powstają takie obrazy. Także no jest to niesamowity potencjał właśnie egzystencjalny, ogromny wyraz, właśnie takie nawet barbarzyństwo, prymityw, który po prostu się wybija z tego wszystkiego, co tutaj jest dookoła. Wydaje mi się, że możemy oceniać pracę, ale też powiedzmy pewne sekwencje prac, pewne dominanty stylistyczne itd. itd. To, czy to było wykalkulowane, czy nie, chodziło bardziej to, co może tutaj Ryszard powiedział, to celniej, czyli bardziej o pewien instynkt. Ta wystawa, czy ta prezentacja, może to będzie lepsze słowo, dobrze oddaje ten przekrój no właśnie formalno-tematycznych. Mało jest prac odnoszących się do bieżącej, czy w ogóle sytuacji poza malarstwem. Tak? No to wydaje mi się, że to jest chyba najciekawszy wniosek z tej edycji Bielskiej Jesieni. Znaczy, że właśnie to też było na etapie, którego Państwo nie widzieli, czyli na etapie tego nadsyłania prac. To znaczy, że właściwie w ogóle nie ma propozycji, nawet nie tyle już krytycznych, co w jakikolwiek sposób komentujących, czy w bezpośredni sposób, literalny, komentujących, ilustrujących otaczającą rzeczywistość społeczną, polityczną, ideologiczną itd. itd. I oczywiście takie prace się pojawiają, ale to statystyka bardzo prosta, tak? Dowodzi, że one są w zdecydowanej mniejszości. Nie należy się przywiązywać do tych właśnie obrazów, tylko do takiego podejścia do malarstwa, jakie tutaj jest widoczne. Znaczy, mnie mogło osobiście brakować jakiegoś takiego no, bardziej komentującego, ale to nie znaczy, że uważam, że ta sytuacja jest w jakiś sposób taka martwiąca, po prostu tak jest. No. To wynika z jakiegoś typu osobowości. Nie każdy rodzi się reportażystą czy dokumentalistą, kogoś ciągnie do tego, nie może wytrzymać, żeby nie odnieść się do tego, co się dzieje. Kogoś drugiego również to bardzo żywo obchodzi, ale w twórczości wypowiada się w inny sposób. Mówi się, że Augusta Siemińska, to ja uważam, że przede wszystkim tylko i wyłącznie Augusta się dyskutuje. Więc to też pokazuje ta rozmowa, że są pewne preferencje osób już w tym żywi. Żyjemy w takim świecie, że dostęp do informacji, do tego, co robią inni artyści na całym świecie, jest tak potężny, że nie uniknie nawet ktoś, kto sobie w swoim jakimś tam świecie tworzy swoją własną sztukę, nie uniknie zaszufladkowania do jakiejś kategorii czy porównania do innych artystów. A sztuka jest dziedziną niewymierną. Tutaj nie ma, nie wygrywa ten, kto przybiega na metę pierwszy i ma najlepszy czas na setkę. Ktoś, kto wysyła pracę na konkurs, decyduje się na pierwsze skonfrontowanie z innymi autorami, na werdykt jury, no i po to wysyła, żeby wygrać. No jeżeli ktoś twierdzi, że wysyła, żeby nie wiem, pokazać pracę, przegrać, no to nie wysyła. No, namawiam gorąco, jeżeli ktoś nie chce wygrać konkursów jakichkolwiek, nie wysyła. To jest absurd.